piątek 21 sierpnia pomiędzy Góraszczami a Gogolinem wybuchł pożar młodnika. Gasiło go 43 strażaków, 11 samochodów strażackich oraz samolot gaśniczy i śmigłowiec. Było groźnie. Nieoficjalnie mówi się, że doszło do podpalenia. Spalił się ponad hektar młodnika sosnowo-bukowego, ale było poważne zagrożenie, że ogień rozprzestrzeni się na przyległe oddziały leśne. Sytuację utrudniał fakt, że po upałach las był mocno wysuszony, na dodatek były silne powiewy wiatru. Po odjeździe strażaków do gaszania pogorzeliska zajęły się służby leśne. Straty oszacowano na około 5 tysięcy złotych. Wojewoda Ryszard Wilczyński wezwał Radę Gminy Tarnów Opolski, aby odwołała ze stanowiska wójta Krzysztofa Muca. Radni zebrali się na sesji, ale wszyscy zagłosowali na nie. Wojewoda może jednak zrobić to sam, wydając w tej sprawie zarządzenie zastępcze i zapowiedział, że tak właśnie zrobi. Czym podpadł wojewodzie wójt Krzysztof Muc? W specjalnym oświadczeniu wydanym przez Ryszarda Wilczyńskiego kilka dni temu można przeczytać, że wójt jest ofiarą własnej nonszalancji i zaniechania. Te słowa są bardzo ostre, a dotyczą, jak się okazuje, formalnego uchybienia, którego waga wydawać się może niewielka. Wójt w opinii prawników wojewody spóźnił się kilka dni, składając oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Przepisy są tu nieubłagane. Krzysztof Muc, a wraz z nim jego prawnik, twierdzą jednak, że zmieścił się w terminie. Spór dotyczy 3 dni. Oczywiście pan wojewoda nie ma racji, to w 2 lub 3 przypadkach. Przede wszystkim jest to niedostarczenie korespondencji na mój prywatny adres, bo ja składam oświadczenie majątkowe, a nie wójt gminy Tarnów Opolski. To jest pierwsza rzecz. Druga, termin pisze wyraźnie w ustawie, że termin liczy się od skutecznego doręczenia. Mi zostało one skutecznie doręczone i ja skutecznie panu wojewodzie w terminie 14 dni doręczyłem, z dużym zapasem jeszcze doręczyłem to oświadczenie majątkowe. Nie wiem jeszcze, czego oczekuje ode mnie pan wojewoda i dlaczego ta sprawa jeszcze się tak daleko poszła, właśnie jak w tym momencie, gdzie po tej sesji możemy spokojnie powiedzieć, że będziemy się odwoływać do sądu administracyjnego. Procedura wygaszania mandatu jest taka, że wojewoda najpierw informuje Radę Gminy o zaistniałej sytuacji. Wilczyński zrobił to 3 czerwca. Jako że Rada nie zareagowała na początku sierpnia, wysłał drugie pismo wzywające wprost do odwołania wójta. Radni zebrali się, ale uchwały o wygaszeniu mandatu nie podjęli. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Nie widzę głosów. Kto z państwa jest przeciwny podjęciu tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Wydaje mi się, że to jest też pewnego rodzaju wskazanie, iż jako Rada Gminy nie chcemy doprowadzać niepotrzebnie do ponownych wyborów i nie zgadzamy się na to, aby wygasić mandat wójtowi. Radni przypomnieli, że w wyborach samorządowych Muc uzyskał jeden z najlepszych wyników w Polsce, blisko 90% głosów, co świadczy o tym, że mieszkańcy są zadowoleni z jego pracy. Mieszkańcy, którzy przyszli obserwować obrady Rady Gminy, twierdzą, że jeśli by jednak tak się stało, znów zagłosują na Krzysztofa Muca. To, co wójt zrobił dla naszej gminy przez jego kadencję, to żaden wójt nie zrobił prawie nic. Czy to barka pełna skarbów? Pod Wałbrzychem szukają złotego pociągu, a w Krapkowicach odnaleziono tajemniczą zatopioną barkę. A wszystko przez to, że spuszczono wodę na osobłodze. Lokalni wodniacy mają pomysł, by ją wyciągnąć, odrestaurować i wykorzystać jako pomnik łodziarzy. Wygląda, że ma dużo lat, bo jest nitowana konstrukcja, także gdyby się udało ją w całości wyciągnąć, by był ładny pomnik. Wodę spuszczono na polecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w związku z remontem śluzy w Rogowie Opolskim. Kiedy jej stan bardzo się obniżył, z tak zwanego gęsiego mostku dało się zauważyć kontury małej stalowej barki. Andrzej Kulpa, aktywny działacz stowarzyszenia, zapalił się do pomysłu wydobycia barki i ściągnął na miejsce strażaków z OSP Kurnica, którzy wstępnie oczyścili wrak z nagromadzonego wewnątrz mułu i piachu. Nieco skonsternowani witali nowy rok szkolny nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, gdzie 2 tygodnie wcześniej rezygnację złożyła dyrektorka Teresa Wichary. Po witaniu skierowanym do dzieci i młodzieży pełniący obowiązki dyrektora Mariusz Znamiec, dotychczasowy wicedyrektor, poinformował, że Teresa Wichary z dniem 1 września przeszła na emeryturę. Przedstawił też nauczycielkę informatyki Annę Dębińską, która do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego szefa placówki będzie pełnić funkcję jego zastępcy. Coś dla duszy, coś dla ciała, czyli wielki odpust u świętego Jacka.
Tradycyjnie w sierpniu w Kamieniu Śląskim odbyły się uroczystości patronalne ku czci świętego Jacka. Święto, w którym uczestniczyło kilka tysięcy pielgrzymów z całej Polski, towarzyszył jarmark odpustowy, a wraz z nim występy artystyczne i inne atrakcje. W niedzielę na placu przed sanktuarium świętego Jacka odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Alfons Nosol. Najważniejszym punktem sumy było oczywiście charyzmatyczne kazanie, które tradycyjnie już do zgromadzonych na błoniach pielgrzymów wygłasza ksiądz arcybiskup Nosol. Wieczór pełen marzeń, czyli finałowa odsłona charytatywnie, muzycznie, sportowo za nami. Wiele gwiazd, niezapomniane emocje, dziesiątki zaangażowanych ludzi i puszki pełne pieniędzy. Ostatnie tygodnie w powiecie krapkowickim stały pod znakiem koncertów organizowanych po to, by pomóc i okazać wsparcie trojgu naszych małych bohaterów oraz ich rodzinom. Zwieńczenie składającego się z trzech odsłon wydarzenia miało miejsce w sierpniu. Było jak zwykle charytatywnie, muzycznie i sportowo. Finałową imprezę rozpoczęto od zmagań młodych zawodników klubu Spiders Krapkowice oraz ich partnerów z Odry Opole. W sportowym rozwinięciu programu warto podkreślić obecność niezwykle szybkich, bo rajdowych samochodów Automobil Klubu Opolskiego. Powody do radości mieli również ci, którzy zamiast czterech kółek wolą dwa. Jak zwykle przy takich okazjach niezawodnie okazali się motocykliści Troopers of Highways MC Poland Chapter Krapkowice. Równocześnie na scenie trwała część koncertowa. Wszystko rozpoczęło się od mocnego uderzenia zespołu Ekstra Mocne Combo. Po nich na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru. Był to moment długo wyczekiwany przez Łukasza Sebastiana, który od zawsze oglądał program Jaka to Melodia i marzył, aby spotkać jego prowadzącego, Roberta Janowskiego. Podczas jego recitalu publiczność śpiewała przeboje razem z nim i to dosłownie. Kolejną muzyczną podróż mieszkańców powiatu zabrała utalentowana Natalia Zastępa. Wieczór zakończył koncert krapkowicko-opolskiego zespołu 2XL. W Zdzieszowicach była dobra biba. Tymi słowami z jednego z utworów grup Sonom można było określić to, co działo się tam w miniony weekend 5 i 6 września. Tegoroczne dni miasta stały na bardzo wysokim poziomie muzycznym. Oprócz grup Sona miasto odwiedziły takie gwiazdy jak Oberschlesien, Dikanda czy Raz, Dwa, Trzy. Kiedy na scenę wszedł grup Son, emocje sięgnęły zenitu. Trudno nawet opisać szaleństwo, które wywołał swoim koncertem. Amfiteatr w Parku Zabaw szczelnie wypełniła głównie młodzież, która razem z grup Sonem śpiewała i skakała. Kończący sobotnie świętowanie zespół był niecierpliwie wywoływany przez publikę. Oberschlesien, bo o nim mowa, znany z mocnych brzmień śląskich tekstów i efektów pirotechnicznych, zagrał swoje tradycyjne hity oraz utwory z nowej płyty. W sierpniu Gogolin świętował finał wakacyjnych imprez, a skoro finał, to musiało być z przytupem. Było biesiadnie, rockowo, tanecznie i rodzinnie. Mieszkańcy gminy i nie tylko wspólnie zakończyli tegoroczne artystyczne lato. Na Placu Benedyktyńskim trzydniowe artystyczne święto rozpoczęto w piątek 21 sierpnia. Sobota należała do rytmu disco polo. Tłumy, nie tylko mieszkańców gminy Gogolin, bawiły się do najlepszych kawałków z list przebojów disco polo w wykonaniu czołówki polskich gwiazd tego gatunku muzyki. Niedzielne występy zainaugurowano bluesowo rockowym brzmieniem rebeliantów. Było disco polo, był blues i rock, to musiał przyjść też czas na reggae i na kapelę, którą publika znała m.in. z telewizyjnego show Must Be The Music. Chodzi o wolnych ludzi. Zagrała także Aisha z kapelą Magia. Gwiazdy wieczoru nie trzeba było nikomu przedstawiać, o czym świadczyły tłumy pod sceną i okrzyki mrozu, unoszące się nad licznie zgromadzoną publicznością. Na chwilę wszyscy unieśli się 1000 metrów nad ziemią, by pędzić jak roller coaster, bo nie kierujemy się tylko logiką i nie mamy nic do stracenia. Tak w skrócie można opisać koncert Mroza słowami jego własnych hitów. Ksiądz prałat Gerard Sobota, były proboszcz parafii w Kątach Opolskich i Choruli, obchodził w sierpniu swoje 80. urodziny. Świętował oczywiście ze swoimi dawnymi parafianami. Sobotnie popołudnie 22 sierpnia w choruskim kościele mszę w jego intencji odprawił biskup Rudolf Pierskała. Parafianie z Choruli przygotowali dla swojego byłego proboszcza także wiele atrakcji podczas festynu, jaki odbył się przy Centrum Aktywizacji Wiejskiej. Każdy mógł osobiście porozmawiać z kapłanem, który na co dzień mieszka w diecezjalnym domu księży emerytów. Nie mogło zabraknąć również urodzinowego stolat oraz tortów w formie księgi. Nazajutrz świętowanie było kontynuowane. Ksiądz Sobota odprawił niedzielną mszę dziękczynną w kościele parafialnym w Kątach Opolskich w obecności parafian oraz rodziny. Kazanie wygłosił arcybiskup Alfons Nosol, przyjaciel księdza Soboty z dzieciństwa. Nad wszystkimi uroczystościami czuwał obecny proboszcz parafii ksiądz dr Krzysztof Pagór. O imek z piechota, ma wągiel ze złota. Opole 454 31 41.
Jak co roku sezon dożynkowy otworzyły Żywocice. Na Żniwniok jak zawsze przybyły tłumy. Największe owacje wzbudził korowód dożynkowy, przy którego przygotowaniu mieszkańcy co roku prześcigają się w pomysłach. Po korowodzie przyszedł czas na część oficjalną. Starostowie dożynkowi przekazali symboliczne bochny chleba burmistrzowi oraz sołtysowi. Choć plony w tym roku nie były tak dobre, jak chcieliby tego rolnicy, uczestnicy dożynek świętowali do późnej nocy. 6 września z dużym rozmachem i poczuciem humoru obchodziły wspólnie święto plonów sołectwa Gwoździce i Rogów Opolski. Na początku była msza dożynkowa w kościele parafialnym w Rogowie, a potem na boisko w Gwoździcach przejechał długi szpaler wesołych przebierańców. Pogoda w dniu Żniwnioka była wyjątkowo niekorzystna. Zimno, wietrznie, a w końcu deszczowo. Ale nie zniechęciło to mieszkańców, którzy tłumnie przybyli pod namiot na boisku w Gwoździcach. Występy artystyczne trwały do wieczora, całe zwieńczyła zabawa z zespołem Andromex. Deszczowo, ale wesoło. Tak było na dożynkach wiejskich w Stryblowie, które świętowane były 5 i 6 września. Jako że aura była niesprzyjająca, wszystkie występy i zabawy skupiły się pod wielkim namiotem. Festyn przypominał wielki wiejski podwieczorek. Mieszkańcy zasiedli przy długich stołach, gdzie mogli pogwarzyć przy domowych ciastach i kołoczach. Od godziny 15 rozpoczęły się występy artystyczne pod namiotem. Największy aplauz zebrały przedszkolaki, które przygotowały imponującą składankę piosenek i tańców. Potem scenę przejęli uczniowie Stryblowskiej Podstawowej. Sporo śmiechów wzbudził spektakl Czerwony Kapturek po śląsku. Tegoroczny gogoliński gminny Żniwniok odbył się w Choruli w minioną niedzielę 6 września. Dziękowano za zebrane plony, choć z powodu suszy nie były one w tym roku najlepsze. Było kolorowo, wesoło, kreatywnie i przede wszystkim biesiadnie. A rolnicy i ogrodnicy mogli dziękować dobrą zabawą, choć pogoda nie dopisała. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto mszą świętą w intencji rolników i ich rodzin w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Choruli. Punktualnie o 14 z ulicy Wolności wyruszył barwny korowód na czele z orkiestrą dętą cementowni Górażdże S. Mieszkańcy wsi i dzielnic Gogolina przeszli sami siebie, prześcigając się w pomysłach na wozy dożynkowe. Oprócz koron żniwnych oraz płodów w tym roku tematem przewodnim była fauna gminy Gogolin. Każde sołectwo i dzielnica musiały się z nim zmierzyć, by wziąć udział w konkursie. Część oficjalną rozpoczęto hymnem Gogolina. Chleb dożynkowy wypieczony z tegorocznej mąki przekazali na ręce włodarza gminy Joachima Wojtali starostowie dożynkowi Agnieszka Gabor i Mirosław Członka. Pierwsi zaprezentowali się mali artyści z oddziału przedszkolnego w Malni. O śląską folklorystyczną nutę zadbały aksamitki oraz szwarne dziołchy. Czteropokoleniowy zespół Pojana, działający pod patronatem Urzędu Gminy Dzierżoniów, od prawie 60 lat sławi kulturę górali czadeckich. Z gościnnym występem zaprezentowali ją również mieszkańcom Gogolina. Było tanecznie w wydaniu żywiołowym i było też wokalnie, w góralskim stylu. Jednak ulewa i silny wiatr nie zepsuły świętowania. Mieszkańcy gminy bawili się do północy. Publiczność rozgrzała gwiazda wieczoru Don Basel Junior z cygańskimi gwiazdami. Wiem, co gdzie. Nowa gazeta reklamowo-informacyjna już dostępna w całym powiecie krapkowickim. Drużyna THC Stare Osiedle zwyciężyła w 5. turnieju piłkarskim zorganizowanym z okazji pożegnania wakacji przez zarząd osiedla Kościuszki Korfantego w Dzieszowicach. Impreza odbyła się w sobotę 22 sierpnia. Zawodników 6 drużyn, które wzięły udział w letniej rywalizacji, ugościło boisko przy publicznym gimnazjum imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do 5. edycji turnieju stanęły ekipy Green Boy, X-Team, Dream Team, THC SO, FC Busz oraz Hellboy. Minioną sobotę 5 września na boisku sportowym w Strzeleczkach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Rywalizację zdominowały ekipy ze Strzeleczek. Uczestników zawodów obok wójta Marka Pietruszki przywitał również wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś, który tego dnia gościł w gminie. Strażacy ochotnicy jednocześnie rozpoczęli sportową rywalizację. Trzeba się było spieszyć, gdyż do zawodów przystąpiło aż 27 drużyn. Zdecydowanie najmilej sobotnie popołudnie wspominać będą reprezentanci i gospodarzy. Ich drużyny wygrały w 4 z 5 kategorii. Do pracy po wakacyjnej przerwie powrócili 2 września także chrząstowiccy rajcy. Podczas 8 sesji Rady Gminy przegłosowali 5 projektów uchwał, wysłuchali 3 sprawozdań oraz zapoznali się z analizą gminy dla potrzeb lokalnej grupy działania Kraina Dinozaurów. Projekty uchwał, które trafiły na sesyjną wokandę, dotyczyły wyboru ławnika, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za wywóz śmieci z posesji, na których znajdują się domki letniskowe, a także zmiany gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej, zmiany zasad udzielania stypendium wójta czy gminnego budżetu. Podczas głosowanie radni byli jednogłośni lub prawie jednogłośni.
To jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych działających na ziemi opolskiej. W tym roku Walczanki, bo o nich mowa, świętowały jubileusz 40-lecia istnienia zespołu. Śpiewają po polsku, śląsku, niemiecku i czesku. Po raz pierwszy wystąpiły w 1975 roku. Również my składamy paniom życzenia tu śpiewaczych lat. Zebraliśmy się tutaj, aby połączyć węzeł piłkarski tych dwoje kochających się ludzi. Piłkarze MKS-u Gogolin w dniu ślubu jednego z zawodników prosto z Murawy przyjechali do sali biesiadnej, by być ze swoim piłkarzem w najważniejszym dniu jego życia. Były życzenia, było 100 lat i przysięga w piłkarskim stylu. Również my przyłączamy się do życzeń. Tygodnik Krapkowicki. Masz chwilę? Sprawdź, co u Ciebie i u nas słychać.